Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 3 października, godzinę 8:01. Zaczynamy dzisiejsze grzybobranie. Idziemy sobie sprawdzić naszą miejscówkę z prawdziwkami. No i ogólnie będziemy jeszcze chcieli zahaczyć o las, sprawdzić jak wygląda sytuacja z podgrzybkami. Prawdziwki zaraz to się tutaj okaże. Zobaczymy. Łosie tam gdzieś w oddali wydają dźwięki. Już wiemy, że to łosie. No i tak. Zobaczymy jak tutaj wygląda. W zeszłym roku tu tyle grzybów byliśmy w stanie nazbierać. Teraz parę dni ciepła by się przydało, żeby te grzybki ładnie nam rosły. No ale nie widzę tutaj nic. No i kochani, byliśmy na miejscówce z prawdziwkami. Ogólnie za bardzo nam się prawdziwki jeszcze nie pokazały. Mokro to tam jest, z tym, że po prostu jeszcze chyba nie urosły, albo po prostu ktoś je powyciągał. No, kurki rosną sobie. Kurki się pojawiły. 2 sztuki, 3. No, tu. Tu jest kureczka, ale nie będziemy się skupiać, pozbieramy sobie. A mamy zamiar dzisiaj pozbierać trochę podgrzybka, trochę jakiegoś prawdziwka, no ale czy tu się uda? No i tutaj mamy 1 sztukę prawdziwka dzisiaj. Powoli nam się grzybki pokazują, chociaż zacząłem już marudzić, że tych grzybków nie ma, ale jednak może coś znajdziemy. Standardowo u nas to tak chyba jest, że idziemy na początku przez 0,5 km, nie znajdujemy nic. Chcemy się już w sumie poddać, a te grzybki zaczynają nam potem rosnąć pod nogami, więc zbieramy 1 sztukę. Pieszny grubasek. Bardzo twardy. Jest taka sztuka. Ania ją tutaj sobie przeczyści. No i sprawdzamy sobie tutaj dalej okolice. Dziwna rzecz tutaj jakaś nam w trawie rośnie. Będę musiał się do tego troszkę chociaż jednego. Nie, no bo nie wiem szczerze, wygląda jak jakiś. Ale jak to wyrwać? Zobacz. O kurde. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Zakopiamy tutaj to. Ej, zobaczcie to. Ile prawdziwków. Co to w ogóle jest? Ale numer. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Wow. Wygląda jak jakiś... O, na ślimaka. No, masz Ania, weź, trzymaj to. Tylko, że mi jeszcze... No nie wierzę, nie? Że to takie... Ha! Ale zarąbiste. Ale akcja. Szczerze, jakbym gdzieś tam kolorem, że tak powiem, nie podejrzewał, ale że to prawdziwe, to przeszedłbym jakieś kurde trujące. No i tak chodzimy, męczymy cały czas, powiem Wam szczerze, że warto poczekać po prostu parę dni. Niech troszkę te dzisiejsze słoneczko pogrzeje. Możliwe, że 2 dni, może jutro, może w połowie tygodnia coś będzie bardziej się opłacało, no ale na dzisiejsze ponad 1,5 godziny już. Tak, chcemy 2 godziny tu spędzić. Jeżeli się uda znaleźć coś więcej, no to może ewentualnie przedłużymy. Ale na te prawie 2 godziny już chodzenia mam dosyć. Znalazłem tylko jednego grzybka. Ania znalazła tą śliczną rodzinkę i tego bambaryłkę. No i tutaj taki podgrzybek rośnie. Weźmiemy sobie. Tam parę sztuk też chyba Ania znalazła wcześniej. Chyba 1 czy 2 sztuki. Tutaj chyba mamy 2 sztukę, taką mniejszą. No ale mniej więcej tak to wygląda. Udało nam się znaleźć jeszcze na do widzenia piaskowca modrzaka, a w sumie to 2 sztuki piaskowca. Ania sobie je podniesie i przy okazji jeszcze Wam pokażemy, ile tego dzisiaj udało nam się nazbierać. To są 2. 3. Mhm. A tu 2 w tym miejscu są. No i jeszcze 1 sztuka. Zaraz obok
tutaj coś się dzieje. Tu jeszcze małe sztuki są. Małe. W sumie kilka sztuk. Jeszcze się trafiają. Idziemy sobie dalej. Grzybków już nie było, a tu pyk. No, skończyły nam się piaskowce modrzaki. Tutaj na ścieżce, bo akurat z niej musimy też zejść. Idziemy sobie tutaj w prawo, praktycznie zaraz za tymi tam tymi drzewami mamy samochód. No i wątpię, że już się coś znajdzie. Teraz strasznie wieje akurat. Tak krótko mówiąc, jeżeli macie możliwość jechać w coś w tygodniu, a padało cały tydzień, to po prostu polecam wam skoczyć w tygodniu, będzie mniej ludzi, zbierzecie sobie ładne, świeżutkie sztuki. No a jeżeli w tygodniu macie ciężko jechać tak samo jak my, to po prostu myślę, że przyszły weekend to będzie dobra pora. Grzybki jeszcze wam może pokażemy na sam koniec, jak już finalnie wygląda ten koszyk, bo nie będziemy już raczej mieli okazji nic nazbierać. No i teraz Ania tutaj nam pokaże. Tutaj mamy kilka sztuk tych piaskowców. Tam rodzinkę tych prawdziwków. Piękne sztuki, wszystkie zdrowe raczej będą. No i kilka sztuk pod grzybka. Dzisiaj tak kolorowo mamy, ładnie. No, ale mało. Szkoda, ale nie od nas zależy, nie? Także mówię, jeżeli chcecie jutro wyjechać do lasu, to... Raczej na spacer. Raczej na spacer, bo naprawdę przeszliśmy dzisiaj sporo kilometrów. Mam nadzieję, że zostawiacie łapkę w górę pod tym filmikiem. No i oczywiście subskrybujecie nasz kanał. Jeżeli nie, no to kliknijcie tutaj w ten przycisk pod okienkiem, pod filmem. Subskrybuj, niech wam zaświeci na szaro. I po prostu oglądajcie filmiki następne. Będziecie na bieżąco. Tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.